Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shirobek, mam w kolejnym odcinku z Bank on Country Balls. I oczywiście kontynuujemy rozgryweczkę w naszych Country Ballsach. Tylko tak, co to jest? Prysznic. No naprawdę, tyle znajdzie, ile jest w tej grze. Ona jest tak naszpikowana różnymi takimi easter eggami i tak dalej, że po prostu to jest coś pięknego. Naprawdę, to jest coś pięknego. Nie trafiłem. No nie. Nie trafiłem. Dobra, zbiłem. Spuściłem wodę chyba. Nie wiem, czy to dobrze. Ale kaczka na szczęście została, więc spoko. Kaczka została. Spróbujmy wejść tam jeszcze na górę. Opa! Pykło. Dobra, bebziku nasz kochany, czy ty dasz radę tutaj wejść? Widziałem, że gdzieś tam leciałeś. No właśnie, lecisz. Do czego ten duszek? Nie mam pojęcia. Nawet byśmy tego chyba nie rozgrzali. Kolejne przejście. Czy on tu wejdzie? Wejdzie. Otwieraj. No i mamy teraz cooldown na tym. Nie mam pojęcia, co ta tarcza daje naładowana. Pykło. No i naprawdę nie wiem, co ta tarcza daje naładowana, ale okej. Nie mam zielonego pojęcia. To jest jakieś przejście. Ty to rozwalimy już na wszelki wypadek. Balini i te. Domum Balini i te domum. Bals. Domu. M. Nie. Bal. Balini i te doms. Ja pierdzielę. Czy to jest czapka? Nie, to nie była chyba czapka. To chyba nowości, które zyskaliśmy. Pisant niestety. Nie no, biorę to. Naprawdę jest wielka szkoda, że to nie pokazuje. Czekajcie. Coś widziałem dobrego? Nie, myślałem, że to jest lambda. Ale nie. Szkoda, że tu nie ma opisów, co te bronie i ogólnie zbrojki i tak dalej dają. Naprawdę to jest jedyny mankament na razie, do którego się mogę przyczepić. To jest jedyny w tej chwili mankament, do którego się mogę przyczepić. Będę śpiał? Tak, pływam stąd. Nie, płacz, kupimy ci kredki. Tak, to dałem. A, że się pięknie naszły, no. No, cię nie widziałem, skrzyneczko. Nic nie ma dalej? Nic nie ma. Dobra, idziemy w dół. Chodź nasz bociku. To tym razem. Jaka zagadka nas tutaj trafi? No, nie trafiłem chyba. My musimy się dostać do środka. No problem. To co dalej? A dobra, widzę. Coś tu trzeba zrobić. Dawaj, panie bocik. Tu coś jest, a ten nasz duszek. Tu leci.
Kim ty jesteś? O nie! Musimy spację klikać. Trochę nie rozumiem, co to są za moby, ale okej. No to dobrze, nic nie ma w teorii. No dobra, weźcie mnie walnijcie. Nie wiem, co mi się dzieje w tej chwili, czy cokolwiek się dzieje. Nic się nie dzieje. Ty gnoju, ty to mnie rozrzucasz. Już ja cię zaraz stamtąd wywalę. No, jeden pękł. Pokoloko, dla nas lepiej. Padł? Zakuty ubie. Jeszcze jeden jest tu. Jeszcze jeden był tu, dobra. Chyba nam się udało. Męczące jest to naprawdę klikanie. Teraz wkurzę, włączę makro. Teraz włączę makro. Dziadek jedne. Chyba nasz kolejny... nie. Chciałem powiedzieć, że nasz bebdzik, ale nie. To są więcej. Makro dużo nie daje w sumie. Dobra. Wejście stąd mamy, tylko tak, intrygujemy tutaj to przejście. My już otwieraliśmy. To jest dobre pytanie. Byliśmy? Zobaczmy. Chyba byliśmy. Tutaj się, no chyba tym nawet odpaliliśmy tego bossa, ale myślałem, że może po wszystkim to się otworzy, ale chyba nie. No właśnie, a nie, tu będzie przejście, okej. Tu będzie przejście, więc spoko. Oczywiście możemy cofnąć. Wam, biorę go. Nie, podkupimy ci kredki. To coś rozwala? Chyba nic. To miało być miejsce, żeby zabić chyba te moby, które tu były, ale nie skorzystaliśmy. Nie skorzystaliśmy z tego. Tak, definitywnie. Kolejny sejwik. Bardzo ładne zdjęcie. Akurat na profilu jest na Face'a. Dobra. Kolejna zagadka. Zręcznościowa. Widzę, że to się nie włącza. No nie! No nie! Dobra, wyszło. Kolejna podpalenka. Naprawdę ten stage akurat jest bardzo długi. Ten stage jest mega długi. W ogóle nic nie ma? Nic nie ma.
No. No niestety, umrzecie wszyscy. Wszyscy umrzecie. I po co wam to było? 1000. Za 3 kulki, dobrze widzę. Wojownicze żółwie ninja, czyżby? On tam wezmę na górę i jeszcze jeden jest potrzebny gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Kurde, naprawdę. To wszystko jest. Dobra, tam jest jedna skrzynka i widzę, że musimy z nią spuścić wodę. Jedno. Nie wiem, co zniszczyłem, ale coś zniszczyłem. Oj! Ale mnie zaskoczył Gaugan. Wracaj tam, gdzie twoje miejsce. No nie! Ale nie ja! Dwie skrzynki podpadły, świetnie. My mamy tutaj śmiertelność! Oh no! Nie wiedziałem. Dobra, czyli nie możemy sobie tak chodzić pod wodą ile chcemy. A ja nie wiedziałem o tym. Hiro o tym nie wiedział. Nie srajcie się tak mocno. To, że rozpadłem, nic nie oznacza. Muszę zyskać to swoje. Coś było? I świeci tylko. Wir w ogóle jest ciekaw, czy do niego da się wpaść jeszcze. Nie płaci Olga. No definitywnie, już wiem, na czym polega to, że on tak czernieje ekran. To właśnie jest nasz tlen. Oj, Shiro. Shiro. Pani tłapa. I tu jest zatkane, więc przejść nie możemy. Tu też jest zatkane. Dobra, tak się nie da. No nie no. Dobra, wlazłem. Tutaj nic już więcej nie znajdziemy. O, dobra, znajdziemy jednak. Jest L skrzyneczka. Teraz jeszcze jedno pytanie. Widzę, że tu możemy wejść. A jak chcę tu stanąć? Spadaj, idź na tamto. No dobra. O Jezu, tu jest chyba jeszcze inny stage. Mega długie to jest. No i weźcie teraz na przykład, nie wiem, opuśćcie grę, żeby nie wiem, no zrobić sobie przerwę. I wszystko od początku. To jest naprawdę, no pod tym względem to jest słabe. Pod tym względem to jest naprawdę słabe. To jest chyba naprawdę tylko jedyny mankament, który mnie w tej grze boli, że nie ma takiego systemu save'ów naturalnego, że wiecie, tam gdzie kończycie, tam zaczynacie. Reszta w tej grze naprawdę jest po prostu... No ta gra jest po prostu boska. No to możemy rozwalić nawet. Wiem, potem tam wyjdziemy, pewnie nie. Aha,
Aha, na tym też się da rozbujać. No właśnie, na tym też się da rozbujać. Dobra, chodź tutaj nasz bebziku. Zessanie na taką odległość nie działa. Leczenie? No weź. Lebdzik, chodź tu. Rozumiem, że coś tu będziemy musieli zrobić jako duży bebdzik. Coś tu będzie do roboty jako duży bebdzik. Czyżby koniec naszej wyprawy? To nie jest genialne. To jest chyba myjący się Cezar. Wiem, że musimy mu spuścić wodę. Genialne, to jest po prostu ta gra, to kolejne jedno wielkie XD. Hello! Tak, to jest Cezar. Walka z bossem, to jest prawdziwym bossem. Są kulki pokazane. Oh shit happens! O! Życie szybko! To nie jest takie proste, wierzcie mi! Wyskoczysz tu? O kurde! Nie! Jedno HP! Nie mogę się przed tym bronić? Nie mogę się bronić. Niestety nie da się bronić przed tym. Dobra, znów zniknął. No nie mówisz, że się gra skraszuje, no. Czemu mi coś wlazł tu? Ej, no ja nie chcę z kimś grać. Tego zdiskonektować. Opa. Nie. Yeah.
dobra. Ej! Teraz tu jesteś. Taki trochę minigame. Nie zdążyłem. Irytuje mnie ten typ, który mi tam lata. Nie, wpadłem. Co ty, typie, robisz? Ja cię nie chcę tutaj. Ja cię tu nie chcę. Jak cię wyłączyć? Interakcja. Nie wiem, czy nie będę musiał tego wyciąć. Wyłączony. Czy go zdiskonektujesz? Nie wiem, jak go wywalić, no. Słabe, że gra nas zmusza do tego. No i teraz... Nie chcę... Idź tam sobie. Jak padniesz, to wyjdziesz. Patrzymy sobie, jak on gra. X-em się nie da. To są interakcje. Dobra, mamy swój nagrobek. O! Żyje. Idź sobie stąd, typie. Taki przyjdzie, psuje zabawy, no. Dlatego nie chciałem zbytnio włączyć multiplayera. No, raz został. Drugi raz został. Padł. Zobaczymy, czy da się podnieść jego kulki. Da się podnieść jego kulki! 3,5 koła kulek! No to już było urw. No pobaw się nim trochę. Znów wleciał tam, gdzie nie powinien. Próbujesz go może? Niestety nie zabił go. To tam będę, jak ja zginę, to też sobie zbiorę moje kulki. Czekamy na ciebie, panie Cezar. Trzeba ze spokojem wszystko ogarnąć. Ty, gałganie. Uważyczka nam zostały. No
No spokojnie, pokonamy dziada. Straciłeś sporo kulek, przyjacielu. Wkurzające jest naprawdę. Padł. Padło barachło. A teraz, przyjaciele, jak cię wyrzucić? No wszystkie kulki nam zbiera, no bez żartów. No nie wiem, jak go wywalić, serio. Chociaż czekajcie, mam pewien sposób, żeby go wyrzucić, tylko to będzie cheat trochę. To będzie mega cheat, a dokładniej mówiąc... Czekajcie, tu mam ustawienie karty sieciowej, wyłącz. Pa, przyjacielu! Oj, tak mi przykro. Tak mi przykro, że aż wcale. No, jednak wyłączenie karty sieciowej to jest coś pięknego. Mogłem to zrobić od początku. No i zyskaliśmy trochę kulek dzięki temu. To też sporo nam tutaj zabrał. No, przynajmniej się, że tak powiem... przynajmniej się troszeczkę nam zwróciło. O, nie. Dobra. Jest, żyje. Trzeba to robić w sposób przemyślany. No, ale nie tak przemyślany. I muszę nauczyć się długości tego skoku. To było sporo, po 200 kulek. Hop. Tylko 100? Za taki skok, no wiecie wy co? Było 3 kulki, tylko pytanie, jak się tam dostać? Znaczy, nic nie widzę, żeby się dostać. Ja tu nic nie widzę, żeby się dostać. To jest wszystko wzięte, rozumiem. Tak, tak. W ogóle co my tu trafiliśmy? Caesar. Panie Caesar. Nie wiem, co to jest. Bańki. ZX, CV. No to jest do multi, okej. Nie mam pojęcia, co to daje. Naprawdę nie wiem. Wiem, że coś się ładuje i chyba daje nam dłuższy skok. Jak przytrzymamy lewy przycisk myszy, to chyba mamy dłuższy skok. Ale nie jestem pewien. Nie. Pod kontrolą coś jest. Ale co to ma nam pomóc, a raczej w jaki sposób, to ja nie wiem. Że co, że bańki robimy? To jest bez sensu. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam pomysłu. No i właśnie do tego by się przydały opisy tych wszystkich umiejętności i tak dalej, nie? Dobra, trudno, nie wiem, jak wziąć te skrzynki. Możliwe, że jakiś przedmiot jest do tego potrzebny, a ja nie wiem jaki. Samo ten borsuk, co on może dawać? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, czyli to albo to. Pinka albo to. To jeszcze wąsy sobie musimy... No właśnie, bo to jeszcze nie jest nasz strój nawet.
Nie, to ja wolę duszka. Nie wiem do czego on jest, ale, ale wolę duszka. Gdzieś nas wywaliło. Gdzie my jesteśmy? Kurczę, ale ja nie sprawdziłem wiele rzeczy jeszcze. Czy wy jesteście? Oki? Tak, oki. Ale do czego to jest serii, nie wiem. Zabić się niestety nie możemy. Opa. Bożek. Tak, jakiś bożek. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. To był taki chaotyczny odcinek podczas walki z tym bossem, ale no niestety przypomniała nam się jakaś osoba. Chociaż nie chciałem niestety się łączyć, ale gra nas do tego zmusiła. Tak więc, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Bunką Country Balls. Trzymajcie się. Hej, hej.